mi się, zwłaszcza to, że była konkurencja, że było co walczyć. No i ogólnie cały ten turniej to była niezła zabawa. Ponieważ jest to akcja kierowana dla dzieci, chcemy im pokazać, że no, pływanie jest naprawdę bardzo fajną formą ruchu i że dzieci z hemofilią również mogą sobie tutaj spokojnie pływać. Żeby te dzieci się czuły tak jak wszystkie inne dzieci, zdrowe. Bo to jest ważne właśnie. Dzięki właśnie profilaktyce, czynnikowi mają tą możliwość i mogą pływać i czują się dobrze wtedy. Super. Nie są jakoś odizolowane od innych dzieci. Pływanie jest naprawdę bardzo fajną formą ruchu. Dla dzieci również z hemofilią, jak wiemy, no, większość osób mówi, że dzieci nie powinny uprawiać sportu, jednak pływanie jest taką dyscypliną, gdzie bez obaw te dzieci mogą chodzić i spokojnie sobie trenować. Im więcej dzieci z tego skorzystają, tym lepiej. To jeszcze jest forma integracyjna, bo jest to, ma ta impreza charakter ogólnopolski. Więc mam nadzieję, że stanie się tradycją, że to nie jest tylko wydarzenie jednorazowe, że damy dobry przykład i od tego wydarzenia się zacznie.